Bez tego dodatku nie wyobrażam sobie grilla. Do hamburgerów, do hot dogów, do sandwichów, do czegokolwiek tylko chcecie. Jak to się robi, już wam pokazuję. Idziemy do... Marynowana cebula. Dodatek po prostu zastosowania wszelakiego. Możecie dodać to do wszystkiego. Ja uwielbiam cebulę w każdej postaci. A dzisiaj zrobimy cebulę czerwoną, marynowaną Tu mam łyżkę soli, 2 łyżki brązowego cukru, 3 ząbki czosnku, pieprz. Ja użyłem 3 rodzaje pieprzu, z tego względu, że ja po prostu lubię pieprz i lubię eksperymentować z pieprzem. Użyłem do tego timut, kubeben i... Nie, to jest kubeben, to jest czarny pieprz. Do tego będzie potrzebny liść laurowy, ziarna musztardy, ocet winny, no i gwóźdź programu. Cebula! Dobra, jak robimy? Sprawa jest bardzo prosta. W czym będę robił? W słoiku klipsowym z gumą. Jest to pojemność litra, gdzie go kupiłem i gdzie możecie kupić jeszcze więcej wspaniałych akcesorii do grilla. Pokażę wam tutaj w tym filmie, tam zajrzyjcie, jakbyście chcieli coś solidnego, dobrej jakości. Zapraszam do obejrzenia. Jakby ktoś miał blisko ten sklep, warto zajrzeć, złapać coś, kupić i stosować przez cały sezon grillowy. Co będziemy potrzebować? Ja tutaj mam 700 ml wody. Mam słoik litrowy, także będę potrzebował pół litra wody i pół litra octu winnego. Pierwsze co, nastawiam wodę. Dzisiaj nie na grillu. Dzisiaj na kuchence. Na płycie indukcyjnej. Jest szybciej. Ustawiam pełną moc. 240 stopni. Daję pół litra wody. Cyk i pół litra octu winnego. Jakiego chcecie, możecie dodać. Ja mam tam jakiś włoski. Jest dobry, łagodny w smaku. Ok, pół litra jest i to będziemy teraz gotować. Możecie zrobić również w zalewie zimnej, bez gotowania, dodać te same produkty i na przykład ocet jabłkowy. Też można. Ja wolę z dodatkiem wody. Jest to troszeczkę bardziej delikatniejsze. Nie jest takie bardziej octowe. Jak ktoś lubi octowe, dodać octu. Dodać octu. Zrobić w samym occie, nie? I na zimno. My robimy taką mieszankę. Nagrzewam i czekamy, aż zacznie się gotować woda. Dodamy sól, cukier i ziarna musztardy. A ja zabieram się za krojenie. Mam tutaj kilo cebuli. Wydaje mi się, kilo cebuli, litr. Powinno być akurat. Dobra, jak kroję? Ja kroję całą cebulę w krążki, bo po prostu ona później ładnie wygląda. Możecie sobie kroić ją na pół, w pół krążki, znaczy tam w pół księżyce, czy w co tam. A jak macie mandolinę, polecam. Wygodniej, wygodniej. Dobra, zaczynamy. Zabieram się, tutaj jest ta cała bajerancka, kurde, trzymaczka, żeby sobie paluchów nie pociąć. Dobra, jedziemy. Kroję na dość grube krążki, bo Kroję na krążki 35 cm, z tego względu, że chcę, żeby nawet... 35 cm. Milimetrowe. 35 mm. To też duże, to jest 3,5 cm. Nie. 3,5 mm, dobra. Z tego względu, że chcę, żeby nawet one po jakimś czasie, jak będą leżały w zalewie, nie zrobiły się takie miękkie, tylko chciałbym, żeby jeszcze było w tym chrupnięcie. Dlatego taka grubość jest moim zdaniem wskazana. Jak ktoś lubi cieńsze, niech się robi cieńsze. Ja robię w takiej. Jedziemy. So there's nothing that's changed, and it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Cebulę mamy pokrojoną. Wyszło jak wyszło, na pewno będzie za dużo, ale to zużyjemy albo zrobimy jeszcze jeden słoik dodatkowy. Woda z octem gotuje się. Dodajemy sól. Dodajemy cukier. Zamarz. I dodajemy małą łyżeczkę. To są bardzo małe łyżeczki, czyli to będzie jedna mała łyżeczka ziaren musztardy. I to niech sobie pyrka, a w tym czasie jak zwykle broń na ręce, żeby nie śmierdziało cebulą łapy. Zresztą ona farbuje też na czerwono, tak żeby łapy czerwone. Nie muszę mieć. Także biorę. W ogóle to powinienem w futrze pracować, jest tak zimno. Niby wiosna już jest, ale jej nie widać. Dobra, słoiczek. Pyk. Jak ktoś chce, może sobie musztardę również. Musztardę mówię. Pieprz. Patrzę na musztardę. Pieprz wrzucić też do wywaru i zagotować. Ja tego nie robię. Mi to wystarczy tak jak jest. Dobra, dajemy cebulkę. Ja rozdrabniam trochę krążki, żeby one nie były, żeby były osobno. Po prostu będzie się później łatwiej to nabierać. No ale baja bongo. Mówię, zrobić to, zalewać się na gorąco. Tutaj wrzucam sobie jeden czosnek. Zalewacie na gorąco, zostawiacie do ostygnięcia. Później do lodówy może stać miesiącami. A jak otwieracie, używacie, może stać tygodniami. Także bardzo, bardzo super dodateczek, który naprawdę długo wytrzymuje. Wciskam tutaj. Bam! Proszę, jak się otwierają. Wyskoczyły jak z tego. Tu jeszcze jednego sobie zostawię. Trzy laurowe starczą. Jakbyście szli do kogoś na imprezę czy coś, możecie wziąć taki słoik jako prezent. Na pewno się ucieszą znajomi. Ja mówię, ja lubię cebulę, także mi to nie przeszkadza. Dobra, zamieszamy trochę, zobaczymy. Super, nie jest agresywny ten kwas z octu winnego, także bardzo miodzio. Podkręcę trochę, żeby się to zagotowało. Do tego potrzeba 2 ząby czosnku, jeszcze wchodzą. Pyk. Do tego daję ten pieprz cały. Może jeszcze dać? Damy jeszcze trochę pieprzu. A co? Czarnego tylko dodałem. Żadnych tych egzotycznych, bo one mają naprawdę bardzo intensywny smak. Także jedziemy tylko z tym czarnym. Możecie dać sobie kolorowy pieprz, jaki chcecie. To jest do wyboru. Możecie dodać sobie papryczkę chili, żeby było trochę ostrzejsze. Marchewkę można dodać. Pomidory można dodać. Wszystko, co dusza zapragnie. My robimy sam cebulkę. Do hamburgerów to jakieś bajabongo jest. Albo do hot dogów. Dobra, wydaje mi się, trochę ubije. Jeszcze parę wejdzie. Dobra, nic nie zapomniałem. Nic nie zapomniałem. Dobra, to wkładam. Tak jak widzicie, pieprz, liść laurowy, czosnek, wszystko w środku jest. Zalewa się, gotuje. Cyk, to odkładam, wyłączam. Podłożę sobie na wszelki wypadek papier, jakby się mi lało. No i zalewamy tym cudem. Wiedziałem, że się porozlewa. Bo ja taki jestem. No ale po co jest ręcznik papierowy? Tak, jest sprzątnięte. Każdemu może się zdarzyć. Mówię, my jesteśmy wrzątek, pach. Ładnie to wygląda, pięknie. Już to mi się podoba. Troszeczkę ugniatam, żeby wszystko było pod zalewą. Zarąbiście. Zamykamy. Zostawiamy do ostygnięcia. Próbować będziemy jutro za 24 godziny, także widzimy się jutro podczas degustacji. Wystudzić na zewnętrznej, później do lodówy. Przetrzymywać. Wytrzymuje miesiącami. Jak nie używacie, ale jak używacie, to będziecie robić bardzo szybko nowe. Także widzimy się jutro na degustacji, a wy za chwilę. Dobra. 24 godziny minęły. Zobaczmy, jak to cudo smakuje. Wygląda zacnie. Nabrało już koloru od cebuli i od octu winnego. I zobaczmy teraz, jak to smakuje. O, ale to pachnie ładnie. Jakby wam czosnek nabrał niebieskiego koloru, to nie znaczy, że się zepsuł, tylko to jest reakcja na ocet. Po prostu fizyka. Także to jest wszystko w porządku. Dobra, czas spróbować. Siup ten głupi dziób. Ale dobre. Wspaniała słodycz. Lekki smak cebuli. Genialne. Naprawdę genialne. Polecam. Zróbcie sobie dodatek do dosłownie wszystkiego. Kto lubi cebulę, to jest obowiązkowy słój, który musi zawsze stać w lodówce. To by było tyle na dzisiaj. Wiecie, co robić. Zostawcie jakiś znak po sobie. Na dole pod opisem macie link do Facebooka, gdzie możecie dołączyć do grupy. Możecie się chwalić swoimi osiągnięciami z grilla. Bardzo bym się cieszył, jakby to w jakiś sposób ruszyło, żebyśmy widzieli, że też coś robicie. Może coś naszego zrobicie. Co prawda nie ma jeszcze tych filmów tak wiele, ale jak mówię, spróbujcie, zasubskrybujcie, polajkujcie. To wszystko nam pomoże, żeby algorytm YouTube'a się zgadzał, żebyśmy po prostu mogli dalej tworzyć dla was takie comprende filmy. No, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!